Siemanko, witam was bardzo serdecznie z Wilamowic, maleńkiego miasteczka na południu Polski. Jestem tutaj dzisiaj, ponieważ odbywają się tutaj uroczystości z okazji Dnia Języka Ojczystego. Właśnie Wilamowice, to maleńkie miasto, ma bardzo bogate dziedzictwo kulturowo-językowe. Tutaj od wielu setek lat rozwija się swój własny język, który nie jest pokrewniony zupełnie z językiem polskim i którego rewitalizacją dzisiaj zajmuje się wielu młodych entuzjastów. Ale jak wygląda historia języka wilamowickiego i Wilamowic, jak w tym momencie on się odradza, o tym powiem wam za chwilę. Tymczasem, tak jak mówi ten znak tutaj za mną, skykumt wymysł. Żeby trafić do Wilamowic z dowolnego miejsca na mapie Polski, wystarczy dostać się na dowolny dworzec kolejowy. Stamtąd najlepiej dojechać do Katowic, a jeszcze lepiej do Bielska Białej, skąd trzeba już wsiąść do busika odjeżdżającego z okolic dworca PKS Bielsko-Biała. Na pewno sobie poradzicie. Można też dojść na piechotę, ale w sumie to mało komu chciałoby się iść przez 15 km, chociaż ten rejon Polski, czyli Podbeskidzie, obfituje w bardzo ładne widoki górskie, więc ten dystans gdzieś tam na pewno wam się zmodyfikuje i nie będziecie go aż tak odczuwać. W każdym razie, gdy już traficie do miasta, przywita was ten charakterystyczny dwujęzyczny znak i jesteście w Wilamowicach albo jesteście wymysłu, jeśli dobrze to wymawiam. Historia osadnictwa w Wilamowicach sięga mniej więcej roku 1300. To mniej więcej wtedy tutaj przybyli przybysze z zachodu. Nie wiemy tak naprawdę skąd, czy z Flandrii, czy z północnych Niemiec. W każdym razie już wtedy zaczyna się rozwijać swoisty język odrębny od tego, który tutaj przywieźli. Język wilamowski, który ma wpływy i polskie, i śląskie, i tutaj lokalne, ponieważ Wilamowianie byli również handlarzami, bardzo dobrymi rzemieślnikami. Z tego byli bardzo znani i dlatego miasto w 1818 roku otrzymało również prawa miejskie. Wilamowice są specyficzne z tego powodu, że w zasadzie do II wojny światowej wszyscy tutaj mówili w języku wilamowskim. To znaczy nie było tutaj żadnych problemów, żeby się w tym języku porozumieć. Oczywiście znano również polski, ale wilamowski był wszem i wobec wszystkim znany. Wszystko zmieniło się po II wojnie światowej, kiedy to do Polski wkraczają komuniści, no i Wilamowian uważa się za Volksdeutschów w dużej mierze. To znaczy, z racji tego, że mówią w języku podobnym bądź co bądź do niemieckiego, albo bardziej do niemieckiego niż do jakiegokolwiek języka słowiańskiego, są uważani za zagrożenie bądź nawet za wrogów nowego socjalistycznego ładu Polski. Wtedy język wilamowski staje się tematem tabu. Dlatego do dzisiaj, w zasadzie do początku XXI wieku, jedynymi osobami, które mówiły po wilamowsku, były osoby narodzone przed rokiem 40-45. Za komuny, z tego co mówią tutaj ludzie i co jest też wszędzie opisywane, w języku wilamowskim się posługiwano jedynie między starszymi pokoleniami, kiedy chciano porozmawiać na tematy, o których młodzi nie powinni byli słyszeć, tak? Czyli głównie kobiety urodzone w latach 20-30 między sobą porozumiewały się po wilamowsku, podczas gdy z dziećmi i z wnukami już w języku polskim. Wszystko zaczęło się zmieniać na początku XXI wieku, w 2004 roku, dzięki młodemu wilamowianowi Tymoteuszowi Królowi, który do dzisiaj jest takim największym propagatorem języka wilamowskiego w okolicy i który również tłumaczy książki na język wilamowski, czego świadkami możemy być dzisiaj na Dniu Języka Ojczystego. Jak już wiecie, ja do Wilamowic trafiłem na Dzień Języka Ojczystego, świętowany tu rokrocznie od 6 lat. Przyjechałem prywatnie, ale postanowiłem, że jest to temat warty pojawienia się na kanale w związku z moim ostatnim filmikiem o językach zagrożonych wyginięciem, który możecie znaleźć, teraz wam tu się wyświetli na górze i jak sobie klikniecie, to przejdziecie do niego. Nie zawiodłem się swoją wizytą i choć nie udało mi się dłużej porozmawiać z żadną osób odpowiedzialnych za ruch wokół wilamowskiego, wiem, że na pewno tutaj wrócę, aby dowiedzieć się jeszcze więcej. Ale zanim powroty, może chcecie wiedzieć, co już wiem o wilamowskim i co zobaczyłem tego sobotniego wieczoru. Witamy serdecznie na 6. już Dniu Języka Ojczystego w Wilamowicach.
Język wilamowski, mimo swojej niewielkiej, powiedzmy, audytorii, dzisiaj to jest około 60 osób posługujących się językiem, posiada barwny ruch rewitalizacyjny. Wspomniany przeze mnie i widziany przez was przed sekundą, Tymoteusz Król to w zasadzie ojciec tego wszystkiego. Kiedyś jeszcze jako nastolatek zaczął nagrywać swoją przyszywaną babcię, która mówiła po wilamowsku, i tak stworzył wszelkiego rodzaju słowniki, gramatykę i zaczął odkrywać tajemnice wymierającego języka. Dziś język jest na najlepszej drodze do wzrostu swojej popularności. Wilamowianie posiadają swój zespół ludowy, swoją drogą funkcjonujący od czasów PRL i słynny na całą okolicę, który wykonuje pieśni również po wilamowsku, bo głównym językiem jest polski, ale mają też wilamowski. Jest też grupa teatralna, która wykonuje spektakle po wilamowsku, a w tym roku premiery doczekał się Mały Książę, czyli Der kleine Fürst, zarówno w wersji scenicznej, jak i książkowej, której nie omieszkałem się nie nabyć, więc mam teraz Małego Księcia po języku wilamowskim i być może kiedyś się zabiorę za czytanie i w ten sposób zacznę się uczyć języka. Zobaczymy. W każdym razie tak wygląda fragment tego spektaklu. Tete, mit mir ein Baruś. Was? Mit mir ein Baruś. Oder was machst du? Peter, mit mir an Baruch. Ich komme nur sie mal. Tschüss, Nenisne. Mit mir an Baruch. Na, ich will kein Beifang der Baeter. Der Baeter ist sie nicht bespäßig. Aber der Eifang ist durch nicht. Wie mir eben Pott. Ich gehe von an Baruch. Mit mir an Baruch. Na, da ist schon sie krank. Mach mir an, Noah. Dies ist das Eka, Baruch, das Japo. A Hütchen. Ich war bei euch mit meinem Körper.
To se ja kaspa, der baruż wody był za jednik. Rud az wodycha, studiści, to der baruż w diew kom hefa gros? Ferem? Was wer mez im pocej? To zgręk bestem, jego dera klina baruż. No se jok, a ja ci szwypa. To se dos? Dos? To se kaza, to se aeroplan, to se maj aeroplan. O, to se ołagwa. No to ty ściąg słucham uroz, po ber planet bysty. Szczom się ufora na ten planet? To sej gór. Ufum szczom się rozmęki na męczła. To sej gutym kasła. Frauj, a wy to wóz duchów, ja? Idę tu szram. I mu ma wóz z obęda, anala. Obęda? Nie dwu węby z obęda. Oderwu. Jętku, ungłaj, twór. Wszystkie misle, byli jak mu płac. Do sej gór? To ufre. Do frasa zaobał baba? Frauj, wyzidę Andrusiu Andrysiteł. Do sejwór. Oderwuj wózdów klinę, bo baba ufres. Sejł kudłos. Tak więc po wilamowsku pisze się wiersze, tłumaczy się książki, wydaje się podręczniki i wszelkiego rodzaju materiały, które mogą pomagać w nauce języka. Tak podczas Dnia Języka Ojczystego można było podziwiać pomoce dydaktyczne stworzone przez lokalną młodzież dzięki finansowemu wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście wilamowski od lat jest również przedmiotem szkolnym, póki co fakultatywnym, ale rewitalizatorzy języka liczą na to, że niedługo wilamowski zostanie uznany za język mniejszości i będzie można wprowadzić większą liczbę zajęć w tym języku. Uroczystości z okazji Dnia Języka Ojczystego były dla mnie jako Polaka niesamowitą możliwością, aby poznać kultury mniejszościowe Polski. Nie tylko wilamowską, gdyż podczas obchodów mogłem wysłuchać debaty na temat ogólnego statusu mniejszości w Polsce, czyli tam Łemków, Ślązaków, Kaszubów, i oni wszyscy razem z nami tak naprawdę tworzą nasz kraj i warto to dalej pielęgnować. Dzień zakończył koncert wspaniałego łemkowskiego zespołu Nelem Folk, który wykonuje muzykę łemkowską we współczesnej aranżacji. Warto więc posłuchać tych ludzi. Ja wam zostawię ich na koniec. Tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam choć trochę ten wspaniały kazus języka wilamowskiego. Jeśli wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie po więcej, napiszcie, czego byście chcieli jeszcze się dowiedzieć o tym języku i zajrzyjcie na moje pozostałe social media. Linki w opisie, możecie przejść i tam robić różne rzeczy. Ja się tymczasem z wami żegnam. Na razie. Cześć.